Chodzą na lana i Melania Szydło. Jesteśmy tutaj mieszkami w chwili numer 3. Z okazji urodzin książkowego misia chcemy przeczytać wam bajkę o Gabusiu Puchacie i jego urodzinach. O brzasku złudził się myśląc o torcie, prezentach i balonikach. Obchodził dziś urodziny i przyjaciele postanowili urządzić dla niego małe przyjęcie. Przyjęcie! Mruknął z zachwytem Gubuś. Dla mnie nie mogę się doczekać. Włożył bamboszki i poczłapał w kierunek zegara. Czy już czas na przyjęcie? Spytał, lecz zamiast odpowiedzi zegara wskazywał dużą strzałką na 12, a małą na 8. Nie, pora na śniadanie. Też dobra rzecz. Puchatek wyjął z kredensu 3 garnuszki miodu i zabrał się do jedzenia. Jeden skończył, trzeci garnuszek. Powiedział głośno. Będzie pora w sam raz na przyjęcie. Jadł i jadł, mlaskał i oblizywał łapy. Różnił wszystkie trzy garnki, a pora na przyjęcie nadeszła. Do zabicia czasu Miś zrobił małą gimnastykę. Potem przestawiał na bokach garnuszki z miodem. Wszystko na próżno. Czas na przyjęcie uparcie nie chciał nadejść. Idę do królika, zawołał Kubuś. Sprawdzę, czy wszystko idzie jak należy. Ale królik wcale nie był zachwycony wizytą. Wszystko gra, oświadczył. Przyjęcie będzie odbywało się wieczorem, a mogę zobaczyć to? Bohater podskakiwał niecierpliwie, jednym oczkiem. Nie ma mowy, uciął królik. Zobaczysz go wieczorem. Bohater zasnął ciężko, do kolacji jeszcze było mnóstwo czasu. A ten ranek ciągnął się jak żaden inny. Może to było łatwiej, gdyby miał towarzystwo, rzekł dość sam do siebie. Po to towarzystwo najlepiej było udać się do prosiaczka. Miś zapukał do drzwi, usłyszał miły szelest papieru. Prosiaczku? Spytał niespokojnie Miś. Czy ty pakujesz dla mnie prezent? Chwileczkę, upisnął spłoszony prosiaczek, który akurat wiązał go kartką na prezencie dla Puchatka. Pośpiesznie wepchnął paczkę do szafy i zawołał: możesz już wejść. Miś toczył się do środka i klapnął wygodnie na fotel. A mogę zobaczyć prezent? Spytał. Czy na przyjęciu będą jakieś zabawy? Jak myślisz, prosiaczku, czy królik ozdobi tort różowymi różdżkami? Prosiaczek zastanawiał się właśnie, co odpowiedzieć, by nie popuścić niespodzianki. Do domku wpadli tygrys z maleństwem. Czas na obiadek! Ryknął tygrys, więc Miś pośpiesznie usiadł do stołu. Prosiaczek przyniósł miód i po chwili wszyscy zajadali, aż im się uszy trzęsły. Tak właśnie wyglądało przyjęcie. Spytał Kubuś, prawda? Nic podobnego. Wykrzyknął tygrys. Na przyjęciu są skarpety, serpentyny, torebki i śmieszne czapeczki i jeszcze lody. I Puchatek miał nadzieję, że wszystko to będzie również na jego przyjęciu. To już zaraz się zacznie, zawołał. Jeszcze nie, rzekł markotnie prosiaczek. Obiecałem królikowi, że pomogę przynieść dekoracje. Mi też, dodali hornem mu maleństwo z tygryskiem i wszyscy sobie poszli. Czekanie było okropne. Piękną Miś. Może Krzyś coś na to poradzi. Kiedy musisz czekać, rób coś, co lubisz, poradził mu Krzyś, który jak zwykle miał sposób na wszystko. A co lubił Misie? Spytał Puchatek w nadziei na podpowiedź. Cóż, mam tu świetną książkę, odparł chłopiec. Mogę ci poczytać, jeśli chcesz? Przyjaciele usiedli sobie w ciemnym cieniu pod drzewem, a Krzyś czytał i czytał. Kubuś zapomniał o torcie, balonikach i prezentach. A kiedy chłopiec przywrócił ostatnią stronę, odwrócił się i spojrzał na Misia z uśmiechem. Czas na kolację, zawołał. Puchatek upusiał. Nie mógł uwierzyć, że nadszedł czas, wreszcie cud, na który tak czekał. Pomaszerował pod łapkę z Krzysiem na wymarzone miejsce na przyjęcie, a tam czekali już na niego przyjaciele i wszyscy wołali 100 lat i niech żyje nam. I był tam cudowny torcik z różowymi
rurczkami z lukru, garnki miodu zapakowane w bibułkę, balony, strepetyny i śmieszne czapeczki dla wszystkich. Dziękuję, wyszeptał wzruszony miś. Uwielbiam przyjęcia. I wtedy przypomniał sobie obiad z prosiaczkiem, tygrysem i maleństwem i książkę, którą czytał mu Krzyś. I pomyślał, że czekanie też było wspaniałe.